tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy lekarz POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, z którego usług najczęściej skorzystasz za darmo, ma prawo wydać Ci zaświadczenie z medycyny pracy, ale dla potrzeb Twojej szkoły. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza. Witam, potrzebuję zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na roczne studium aktorskie. Jednakże byłem u tego lekarza pierwszego kontaktu, który nie chciał mi takiego zaświadczenia wystawić, tłumacząc się, że nie ma takich uprawnień. Czy u Państwa będę mógł takie orzeczenie uzyskać? Pozdrawiam, Stefan. Odpowiadając Ci na to pytanie, no tak przypuszczam, w sumie domyślam się, że powodem nieporozumień w tym konkretnym przypadku jest jakieś błędne wytłumaczenie przez przedstawiciela szkoły, no może też być złe zrozumienie przez przyszłego ucznia, że sprawa nie leży w gestii lekarza pierwszego kontaktu. Od ponad kilkunastu lat jest to w kompetencjach lekarzy medycyny pracy, dodatkowo uprawnionych do badań profilaktycznych, a szkoła powinna Ci wydać takie formalne skierowanie na te badania do tegoż to lekarza medycyny pracy. Oczywiście takie badania możesz również zrobić w mojej przychodni, niestety odpłatnie. No i praktycznie w mojej firmie, za którą jestem odpowiedzialny, odbywa się to z dnia na dzień, krótko i na temat, podczas jednej kompleksowej wizyty lekarskiej. No, możesz być jednak osobą, która nie cierpi na nadmiar gotówki i wtedy najrozsądniejszą opcją jest po prostu skorzystanie z badań darmowych w placówkach medycznych, w placówkach służby zdrowia, które podpisały umowę z miejscowym urzędem marszałkowskim. Gdzie to jest? No, w tym urzędzie marszałkowskim musisz się dowiadywać. Czasem jest ta lista w internecie. No, ponieważ odbywa się to na zasadzie przetargu, lista firm medycznych z roku na rok może być różna. Na tym kończę. Jak po moim wideo oczywiście zrozumiałeś zasady badań do różnych szkół, to daj lajka, daj kciuka. Jeżeli jesteś, a w zasadzie nie jesteś moim stałym widzem, już teraz zapisz się do mojego kanału YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Od razu prześlę Ci najnowsze filmy, które obejrzysz jako pierwszy i z pewnością niczego nie ominiesz. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Czyli dla przypomnienia, co musisz zrobić. W szkole musisz dostać skierowanie do lekarza medycyny pracy. W Urzędzie Marszałkowskim dowiedzieć się, gdzie najbliższa placówka, która bada bezpłatnie uczniów, jest. No jeżeli się śpieszysz, możesz wybrać placówkę prywatną. No wiadomo, w placówce prywatnej, w placówce, która nie ma podpisanej umowy, musisz się liczyć z jakimś dodatkowym kosztem. Nawiasem mówiąc, co roku na początku roku szkolnego uwidacznia się taka niewydolność systemu badań bezpłatnych. Kolejki są długie, długie są również terminy oczekiwania. No w sumie wszystko jest robione tak po polsku i to wszystko jest taką naszą polską normą. Oczywiście prywatne firmy takie jak moja nie zapomagają, ale niestety uczniom tylko z majętniejszych rodzin, którzy są w stanie zapłacić za badania. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce w moim kolejnym filmiku.